Zasiłek celowy i renta socjalna to pomoc państwa, jaką otrzymają rodziny ofiar uderzenia rakiety. Uroczystości pogrzebowe, jeśli rodziny wyrażą na to zgodę, będą miały charakter państwowy. Śledztwo wciąż trwa, ale wstępne ustalenia tragicznego zdarzenia w Przewodowie są już znane. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta, która służyła po prostu obronie przeciwrakietowej, czyli że była użyta przez siły obronne ukraińskie. O tym, że nie była to rakieta rosyjska, mówił wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych. Strona ukraińska chce włączyć się w badanie przyczyn tej tragedii. Dążymy do ustalenia wszystkich szczegółów, każdego faktu, dlatego potrzebujemy, aby nasi specjaliści włączyli się w działania międzynarodowego śledztwa i uzyskali dostęp do wszystkich danych dostępnych dla naszych partnerów oraz do miejsca wybuchu. W całej tej sytuacji należy pamiętać, że to Rosja wtargnęła na terytorium drugiego państwa. To Rosja zabija i niszczy. To Rosja jest agresorem odpowiedzialnym za wszystkie skutki wypowiedzianej przez siebie wojny. Niezależnie od tego, jaki był dokładny przebieg wydarzeń w Przewodowie tego tragicznego popołudnia, ci niewinni ludzie nie zostaliby zabici, gdyby nie było rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Ich jedyną winą był fakt, że mieszkali blisko infrastruktury cywilnej, którą Rosja wciąż atakuje jako cele wojskowe. Mówił na forum Rady ONZ stały przedstawiciel Polski Krzysztof Szczerski. Do prawdopodobnego przebiegu tragicznego zdarzenia odniósł się w trakcie konferencji szef Pentagonu. Wciąż zbieramy informacje, ale nie widzieliśmy nic, co przeczy wstępnej ocenie prezydenta Dudy, że ten wybuch był najprawdopodobniej wynikiem niefortunnego lądowania w Polsce ukraińskiego pocisku obrony powietrznej. Amerykanie w pełni popierają polskie śledztwo. Wczoraj o tragedii w Przewodowie z szefem CIA rozmawiał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Obok wyjaśnienia przyczyn kluczowe jest teraz objęcie odpowiednią opieką rodzin ofiar. Premier wielokrotnie mówił o tym i wczoraj, i dzisiaj, że państwo nie zostawi rodzin tych osób samym sobie. Po pierwsze, zasiłek celowy, który został wypłacony, on być może już trafił albo trafi jutro bezpośrednio do rodzin. Także jest decyzja o tym, że jeżeli rodziny będą wyrażą na to zgodę, bo to są delikatne sprawy, to będzie to pogrzeb państwowy dla ofiar tego zdarzenia. Mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Premier podjął też decyzję o przyznaniu renty socjalnej dla rodzin ofiar.